synem Jana Kamińskiego, wypełnia ostatnią wolę ojca. To on zaopiekował się teatrem Kamienica. Emilian Kamiński odszedł w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Po wielu miesiącach choroby zostawił żonę oraz ukochane dzieci pogrążonych w smutku. Okazuje się jednak, że jego teatrem ma się kto zająć. Schedę po Kamińskim odziedziczył jedna z jego pociech. Emilian Kamiński, odszedł wielki aktor. Emilian Kamiński został pochowany 4 stycznia 2023 roku na warszawskich Powązkach. Na pogrzebie zjawiły się tłumy gwiazd, wśród nich m.in. Katarzyna Cichopek, Maciej Kurzajewski, Małgorzata Kożuchowska, Dorota Stalińska oraz rodzina aktora. W trakcie pogrzebu przemówienie wygłosił syn Kamińskiego. Kajetan wyjawił, co przed śmiercią powiedział mu ukochany ojciec. Aktor czuł, że niedługo umrze. Zastanawiałem się, co powiedzieć, bo jest to ważny moment. Tata uprzedzał mnie, że kiedyś ten moment nadejdzie. Mogę tylko powiedzieć jedno, mój tata służył ludziom. Gdy 4 lata temu robił spektakl Niespodziankę, przyszedł do mnie do pokoju. Powiedział, synku, usiądź. Mam ci coś ważnego do powiedzenia. Powiedział mi, synku, ja nie dożyję 5 lat. Ty musisz pomóc mi z teatrem. Musisz służyć ludziom, powiedział Kajetan Kamiński. Syn wypełnia ostatnią wolę Emiliana Kamińskiego. Pracownik kamienicy wyjawił, co zrobiła wdowa po Kamińskim. Od czasu śmierci Emiliana Kamińskiego w teatrze zaszły duże zmiany. Bliscy aktora natychmiast zabrali się do pracy. Jeszcze w styczniu 2023 roku Justyna Sieńczyło objęła stanowisko dyrektora naczelnego i artystycznego Kamienicy. Wraz z synem, który został menedżerem teatru, zaczęli wypełniać testament zmarłego gwiazdora. Kajetan całe serce oddaje teatrowi jak jego tata. Ostatnio spędza noce w teatrze. Zupełnie tak jak kiedyś robił Emilian, powiedział pracownik teatru w rozmowie z Rewią.